Słowo Boże mówi, przykazania Twe. Przykazanie Twe czyni mnie mędrszym od nieprzyjaciół moich, ponieważ mam je na zawsze. Jestem rozumniejszy od wszystkich moich nauczycieli, bo rozmyślam o świadectwach Twoich. Jestem roztropniejszy od starszych, postrzegę przykazań Twoich. Gdzie Dawid, on, kiedy pisał ten psalm, on jeszcze nie wiedział, co to znaczy wiara w naszym rozumieniu. Dawid nie miał Ducha Świętego w sobie i on, na pewno Dawid nie wiedział, że mówi to, co po latach będzie się nazywało ruchem wiary. Dawid nie wiedział, że mówi w wierze. On tutaj powiedział, przykazanie Twe czyni mnie mędrszym od nieprzyjaciół moich, ponieważ mam je na zawsze. Wiecie, nie wiem, czy zauważyliście, ale ci ludzie, którzy pisali Stary Testament, oni non-stop mieli wahania. Wtedy, kiedy Duch Święty ich dotykał, oni mówili w wierze, pisali w wierze. Kiedy nie było wpływu Ducha Świętego na nich, ci ludzie się bali. Oni bali się, że im nie wyjdzie, że coś stracą. Że Bóg ich odrzuci. Że nie uda im się. A Dawid tutaj mówi, mam je na zawsze, te przykazania. Czyli one weszły we mnie na zawsze. Dalej mówi, jestem rozumniejszy od wszystkich moich nauczycieli. Wiecie, że taka wypowiedź to była potężna arogancja. W miejscu, gdzie patriarchat był czymś mega ważnym, gdzie byli ważni ojcowie, patriarchowie, rabini. Powiedzenie, jestem mędrszy niż wszyscy nauczyciele moi, to była potężna arogancja. Dlaczego on tak mówił? Ponieważ on, nie wiedząc o tym, tak, uwalniał słowa wiary. On powiedział dalej, jestem roztropniejszy od starszych, czyli przywódców Izraela. Starszych w wierze. Starszych, tych, którzy zakładali fundament Izraela. Jestem mędrszy. Wiecie, wiemy, że Dawid był człowiekiem według serca Bożego i to, co tutaj mówił, było naprawdę kontra tamtejszemu środowisku i mentalności. Ale chcę Ci powiedzieć, że Ty dzisiaj, będąc człowiekiem w pełni świadomym, będąc człowiekiem chodzącym w Duchu Świętym, masz pełne prawo do określania siebie, tak? Jako człowieka, który posiada wszystko od Boga i możesz z tego korzystać w pełnym zakresie. Możesz z tego korzystać w pełnym zakresie. Masz wszystko i możesz z tego korzystać. I możesz siebie nazywać mędrcem. I możesz siebie nazywać silnym. I możesz siebie nazywać znakomitym. Bo o tym mówi Bóg do ciebie. Bóg mówi, ja chcę, żebyś nazywał siebie takim, jakim ja jestem w tobie. Zjednoczenie, świadomość zjednoczenia polega na tym, że my określamy siebie takim, jakim jest Bóg w nas. Nie ma w nas nic innego, tylko Bóg. Ja chcę, żebyś nie patrzył dzisiaj na swoje niedociągnięcia. Ja bym chciał, żebyś nie patrzył na to, ile Ci brakuje. Każdemu z nas czegoś brakuje. Nikt z nas nie pochwycił w naszych duszach ani w ciałach. Rozumiecie? Ale w naszym duchu jesteśmy tacy jak Bóg. Tacy sami. Ja mam myśli Boga i Ty masz myśli Boga. Ja mam odczucia Boga i Ty masz odczucia Boga. I tutaj Dawid mówi, przykazanie Twe czyni mnie mędrszym od nieprzyjaciół moich. Wiesz, co to oznacza? To oznacza, że diabeł jest głupszy niż Ty. To oznacza, że diabeł jest głupszy w każdej dziedzinie życia niż Ty. On jest głupszy. On jest głupszy. Ja napisałem ostatnio taki wierszyk o diable, jakoś mnie tak naszło. I straszna, jakaś straszne zbulwersowanie ludzi w ogóle. I ktoś mnie tam zapytał, jakim prawem Ty to robisz? Przecież list Judy mówi o tym i o tym, żeby tam nie urągać diabłu. Ja mówię, wiesz, mówię, problem polega na tym, że ja nie jestem aniołem, tylko jestem jak Bóg. Już ten człowiek nie chciał ze mną w ogóle. Do tej pory jeszcze chciał podyskutować ze mną. Ja mówię, wiesz, ja nie jestem aniołem.
ale jestem jak Bóg. W ogóle jedyna różnica między mną a Bogiem, tak, to jest to, że mi się nie kłaniają. W ogóle, rozumiesz, co już polega? Niech to będzie w twojej mentalności. Jesteś jak Bóg i tak siebie określaj. I tak jak siebie określisz w duchu, tak będzie miała twoja dusza i tak będzie miało twoje ciało. To idzie od środka do zewnątrz. Od środka. Jeżeli ja czuję się jak Bóg, jeżeli ja myślę jak Bóg, jeżeli ja mam koncepcję Boże, ja wierzę w to, bo to się przez wiarę uruchamia, tak? To to w moim duchu zacznie wpływać na moją niedoskonałą duszę i na moje niedoskonałe ciało. Skutek jaki? Zaczną znikać zaburzenia, tak? Ciała będą zdrowe i silne, rozumiecie, o co chodzi? I będziemy prezentować coraz bardziej niebo. Coraz bardziej niebo. Wiecie, jak byliśmy teraz na tych juwenaliach, tysiące ludzi słyszało Ewangelię. Byliśmy tam ponad dwie godziny, prawie 2,5 godziny tam byliśmy, głosiliśmy. Tysiące ludzi. Dlaczego? Dlatego, że my czuliśmy się jak bogowie. Oto przyszli bogowie na tą ziemię. Bo bogami nazwano tych, których doszło Słowo Boże. Tak powiedział Jezus. Czyż nie wiecie, że bogami jesteście? Czyż nie wiecie? Czyż nie wiecie? Czyż nie wiecie, kim wy jesteście? Kiedy stoję i głoszę do ludzi, rozumiesz? To wiem, że jestem jak Chrystus. Właśnie Chrystus przyszedł do nich. Właśnie jakaś grupa Chrystusów stanęła na rogu ulicy i mówi do nich prawdy Boże. Zrozum tą rzecz. Określaj siebie jako Chrystusa. Przejdź krok ponad swoimi deficytami, ponad bólami, ponad różnymi nieszczęściami. Przejdź krok. Nie bój się, że kłamiesz. Nie kłamiesz, mówiąc tak, jak mówi Bóg. Skoro Bóg mówi, że jesteś mędrszy, rozumniejszy, silniejszy, rozumiesz? To tak się określaj. Powiedz, Boże, dziękuję Ci, że jestem mądrzejszy niż diabeł. Uwielbiam Cię za to, że jestem silniejszy niż diabeł. Dziękuję Ci za to, że jestem silniejszy niż grzech, że jestem silniejszy niż cielesność, że jestem silniejszy niż moje zaburzenia w duszy. Dziękuję Ci, Boże, że jestem większy niż depresja, która mnie atakuje. Uwielbiam Cię, Boże, wywyższam Cię, Królu. Mów do Niego dzisiaj te rzeczy. On będzie reagował na Twoją wiarę. Ojcze, my uwielbiamy Ciebie. Ciebie, który jesteś Bogiem wiary. Ty przez wiarę stworzyłeś niebo i ziemię. Ty swoim słowem uruchomiłeś ten potężny potencjał nieba i ziemi. Na tym miejscu uczci się, kiedy już ze mną ma.
Oh.
Thank you.
za Twoją swobodę. Ja dziękuję Ci, Duchu Święty, Ty, który przynosisz swobodę do umysłów, Ty, który wprowadzasz ludzi na nowe etapy wolności. Usługuj ludziom teraz, Duchu Święty, Ty, który dajesz siłę i moc, Ty, który jesteś radą, Ty, który jesteś mocą i ja wzywam Twojego potężnego imienia, Ty, który wyzwoliłeś mnie, Ty, który wyprowadziłeś moje życie z ciemności, Ty, który wyswobodziłeś moje życie z kajdan. Ja uwielbiam Ciebie, Jezu.
namaszczenie. Yeah.
Ci ufać. Będę słuchać Twojej twarzy. W ukryciu Tobie podobać się chcę. Będziemy Tobie ufać jeszcze. Na każdej nowej przestrzeni, którą wprowadzasz nas do uśmiechu. Będziemy Ci ufać, Duchu Święty. Jeszcze mamy, będziemy szukać Twojej twarzy.
Ci ufać, będę Ci ufać, będę Ci ufać. Thank you.
Panie Jezus, Duchu Święty, uczcimy Cię, szanujemy Twoją obecność. Ufaj mu teraz. Po prostu ufaj mu. Kto jeszcze potrzebuje uzdrowienia? Zapraszam każdego człowieka. Jeżeli jesteś chory,
Uwalniajcie moc, módlcie się o mnie. Jesteś moim życiem. Holy Spirit. Jesteś moją siłą.
czeka między ludźmi. Jeśli zostałeś odarwany, to zostałeś odarwany, aby służyć w Kościele. Twój dar ma służyć w Kościele. Twój dar ma służyć w Kościele. Nie zostałeś powołany do indywidualnego życia. Ojcze, ja dziękuję Ci za Twój święty Kościół. Ja dziękuję Ci, że Ty przejawiasz się w swoim Kościele. Ja dziękuję Ci, że Ty przejawiasz się w Ciebie. Ja dziękuję Ci, że Ty jesteś naszą głową. Ja dziękuję Ci, że my jesteśmy wzajemnie zaszczepionymi się z Tobą. Nawet nie będziesz wiedział, w którym momencie to się zaczęło.
to będzie masowe. Będziesz się poruszał wśród ludzi i tak swobodnie, jak nigdy dotąd, szerzył królestwo między nimi. To będzie łatwe, to nad czym musiałeś się spinać, nad mówieniem pewnych rzeczy, teraz będzie łatwe. Będziesz proponował ludziom, żeby doświadczyli za Twoją pomocą, mocy królestwa. To będzie łatwe teraz. Wielu z Was to zobaczy już w najbliższym tygodniu. Chore meretyki na leczenie. Te wakacje też będą zupełnie innymi wakacjami niż do tej pory. Gdziekolwiek się pojawicie, tam będziecie w swobodny sposób przeżyć królestwo. Ludzie będą potem pisać do Was i dzwonić i mówić: wtedy zostałem uzdrowiony, wtedy coś się zmieniło w moim życiu. Wtedy narodziłem się na nowo. Czasem będą to tylko luźne rozmowy, w których po prostu staniesz w wierze i powiesz: ja znam Boga, ja Go znam. Jestem człowiekiem z nieba. Z chwały w chwałę. Halleluja, halleluja.
Dzień.
gdyby zgadzały się na wszystko, co robisz w nas. Chcemy, żeby to było trwałe, mocniejsze, jeszcze. Gdyby zgadzały się od Ciebie. Masz wszystko.